krzykliwa! Sołza! Włócznia małżeńska! Tak wcześnie? Czas umierać! I to ja rozumiem! Mówię o nas! Zaraz obaj umrzemy! Ogień i dźwięk! Tyle, że bez dźwięku! Jestem zabójcą. Czy mam swojego potwora, czy nie? Wiesz, czego naprawdę pragnąłem? Nie mam pojęcia, Klytus. Mówiłem ci, ale mnie nie słuchałeś. Ale słucham cię teraz. Chciałem twojej przyjaźni. Naprawdę mi przykro. Walić, typa! Też się trzymaj. Dzięki. Lubię cię. Ale wcale nie był nam potrzebny, poważnie. Facet bardziej przeszkadzał niż pomagał. Znaczy, że jesteśmy jakby przygani. Tak. Na gigancie. To też. Dzięki, że mnie tutaj zabrałeś. Nie ma za co, stary. Cudownie tu, nie? Bardzo mi przykro, że nie mogliśmy zrobić niczego w temacie wiatru we włosach, serio. Oszo twierdzi, że gdy kogoś się kocha, akceptuje się go w całości. Wszystkie jego defekty. Defekty? Nikt nie jest doskonały. Czekaj, momencik. Czyli mówisz, powiedziałeś, że mnie kochasz. No tak. Dokąd wyruszymy? Sam nie wiem. Wszędzie tam, gdzie będziemy mogli być zabójczym obrońcą. O! Mówiłeś poważnie! Tak? Przyda się peleryna, no i maska! Nie, raczej nie będzie ci potrzebna. Serio. Co się dzieje? Co jest? Nie. Co to do cholery? O, to tylko ręcznik. Gdzie jesteśmy? Coś ty narobił? Ale to nie ja. Przedstawione przez nas szokujące wydarzenia wywołały gorącą dyskusję na temat co? Tajnej... Co? O co tutaj chodzi? ...Tera Parkera. Znanego jako Spider-Man, albo raczej Spider-Groza. Ale bez obaw, proszę państwa, albowiem wszyscy w redakcji Daily Bugle nie odpoczniemy, dopóki nie wydobędziemy prawdy tej bajeczyny kłamstw. Mówił J. Jonah Jameson. Dobranoc. I niech Bóg ma nas w opiece. Koleś, co ty robisz w moim pokoju? Ja... Okej, dobra, chyba już czaję powoli, czyli że całe to miejsce tutaj normalnie się roi od super ludzi. Facet tłumaczy jak krowie na miedzy od paru godzin. No dobra, to od początku. Przepraszam, jestem idiotą. Był sobie jakiś miliarder, co zrobił blaszany pancerz i umiał latać, tak? Okej, jest jakiś bardzo wkurzony zielony olbrzym. Hulk. Hulk. A ty mówiłeś, że zabójczy obrońca, to jest ksywka z dupy. Ta, no bo jest. To teraz jeszcze raz o tym fioletowym kosmicie, który tak lubi kamyki. Bo z tego co wiem, kolego, kosmici mają w nosie kamyki. Edy, nie zaczynaj. Wiesz, co lubią kosmici? Pożerać mózgi, bo tak mają kosmici. Kumasz? Senior, cała moja rodzina przez niego zniknęła. Na 5 lat.
Na 5 lat. Kawał czasu. To nie wiem, może by skoczyć do Nowego Jorku, pogadać z tym Spider-Manem. Eddie! Nadzmociliśmy się! Popływajmy na Golasa! Ja nie chcę pływać na Golasa. Musi pan jeszcze zapłacić. Chwila, co jest? Nie! Nie! Chcemy tu zostać! Znowu to samo! Nie! No to super. Pochlał se za darmo, zero na piwku, nic. We'll be right back.